Cześć, wam dzisiaj jest Wizualnie i zapraszam was na analizę nowego eventu Harry Potter Wizards Unite. Jedziemy! No dobrze, jedziemy, mam wszystko przygotowane, jest telefon z Potterem pod ręką, są notatki na ekranie, więc możemy zacząć. Aczkolwiek zacząłbym od pewnego disclaimera. Na samym początku wprowadziłem was w zeszłym odcinku w błąd, niecelowo, bo jedna rzecz po prostu została zmieniona z aktualizacją dokładnie tego dnia, kiedy poszedł ostatni odcinek. Narzekałem, że nigdzie nie widać, gdzie jest energia i to zostało zmienione na ekranie głównym. Teraz się wyświetla, ile energii mamy. Wydaje mi się, że jak się wejdzie do fortecy, to również się wyświetla, ile energii mamy, więc ten błąd został naprawiony. Przejdźmy do samego eventu. Jeżeli sprawia on wam problemy, to będzie proste wytłumaczenie, co, gdzie, jak szukać i na co się przygotować, żeby sobie z eventem poradzić. Sobie z nim nie jakaś dziwna konstrukcja zdaniowa mi wyszła. Co ważne, ten event jest praktycznie identyczny jak poprzedni, z tym, że zamiast hipogryfa mamy tam, nie wiem, sowę Harry'ego, zamiast unicorna mamy Harry'ego na miotle z dementorem i właściwie jest tylko podmianka setów. Zasadniczo są troszkę inne ilości nagród i troszkę inne ilości zadań do wykonania, ale jest bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Event ten trwa od 16 lipca do 23 lipca, więc macie jeszcze kilka dni, a później będzie drugi kontynuujący to event, z którego też nagramy odcinek, który zacznie się w okolicach 30 lipca, jak nie będzie żadnych opóźnień, i skończy się 6 sierpnia. Czyli tam też będzie troszkę czasu na zrobienie tego, ja będę mógł się przygotować ze wszystkimi screenami, ze wszystkich rzeczy, nagrać i złożyć to tak, żeby wizualnie było widać, co, gdzie, o czym ja mówię i gdzie tego szukać. Event ten, tak samo jak poprzedni, składa się z dwóch rzeczy. Są zadania specjalne, 4 sety zadań, po 3 zadania w każdym secie, oraz rejestr, do którego musimy wrzucić sporo, sporo różnych znajdziek. Może najpierw zacznijmy od samych znajdziek. Będzie to tak, mam tu pod ręką, moment. Będziemy potrzebowali kapitana Harry'ego. 12 sztuk. On się pojawia normalnie jak chodzimy, to są te fioletowe znajdźki i jest szansa, że będzie tam albo sowa, albo Harry. To jeżeli trafimy Harry'ego, uratujemy go z ust dementora 12 razy, to wtedy będziemy mieli jakby to do rejestru do wrzucenia. Drugą rzeczą jest Hedwiga, która podobnie tak jak Harry spawni się normalnie na ulicy, na chodniku, tam w ogrodzie, w parku, gdzie będziecie. Jeżeli znajdziecie sowę Hedwigę, 10 razy ją złapiecie, to będzie jakby wykonaniem tego punktu w rejestrze. Następne rzeczy, sweter Weasleyów, który jest w fortecach, i jeżeli używa się tego specjalnego kamienia fioletowego, takiego z tego eventu, z poprzedniego eventu, nie działa i nie za każdym razem, przynajmniej mi nie za każdym razem wyleciał. Musiałem zrobić około 6 fortec, żeby dostać 3 fragmenty. To jest ten sweter Weasleyów z pierwszej części Harry'ego Pottera, to jest ten, co dostał pod choinkę Harry bodajże, jeżeli nic nie pokręciłem. Więc przygotujcie się, że kilkukrotnie będziecie musieli rąbnąć fortecę, żeby dostać wszystkie te 3 fragmenty sweterka. Kolejna sprawa to jest kufer Harry'ego z lat szkolnych. W tym kufrze ponoć są łajnobomby, tylko i wyłącznie, bo w żadnym filmie ani w żadnej książce chyba nie było napisane. A nie, było! Wrzucał tam prezent od Syriusza, żeby więcej do niego nie zaglądać. Ale tak jak myślę, czy kiedykolwiek sięgali do tych kufrów, niekoniecznie. A więc ten kufer wymaga 3 znajdziek jakby, i te znajdźki są we świstokliko kufrach, które wychodzicie. Pamiętajcie, zaczęte kufry się liczą, ale muszą być wychodzone podczas eventu, żeby mogło polecieć jakby to, co chcecie. Z mojej perspektywy dostałem to z kufrów, które są jeszcze z poprzedniego eventu, czyli te z zakazanym lasem, i w zakazanym lesie 3-krotnie znalazłem kufer Harry'ego, więc da się. Kolejne 2 rzeczy, czyli niepasujące do siebie skarpetki, jest to prezent od z Gretka i on jest za wykonanie bodajże 3 etapu setu zadań, i za wykonanie ostatniego 4 setu zadań dostajemy ostatnią brakującą nam rzecz. Jest to, jak to się w polskiej wersji nazywa, strój Harry'ego z turnieju Trój Magicznego, i to jest ostatnia rzecz, której będzie nam brakować, prawdopodobnie ostatnia, jaką złapiecie, bo cała reszta wpada dość lekko, dość szybko, więc nie będzie z tym problemu. A więc po kolei, może tak, pierwszy set zadań, pierwsze zadania, z którymi będziemy mieli do czynienia,
fantastyczne wydarzenie, katastrofa Pottera, 1/4. Jeżeli macie błąd, tak jak ja, to będzie wam się regularnie wyświetlała tam jakaś dziwna nazwa, zbitek szlaczków i nie wiadomo o co kaman, na którym screenshotcie to powinienem mieć, więc wkleję jak mam. Dobra, mamy tutaj 3 zadania, za każde z tych zadań dostajemy nagrodę, plus za wykonanie wszystkich dostajemy nagrodę zbiorczą i przenosimy się kolejnego zadania, więc dostajemy wtedy kolejne misje do wykonania i kolejne nagrody. Nagrody są fajne, bo znów są te zielone książki, które pozwalają nam rozwijać nasze specjalne zdolności. Więc tak, pierwsze trzy zadania to jest: zwróć 3 sztuki zgub z rodziny śladów, dowolnej rodziny śladów. I za to są 2 zielone książki, więc jest super. To jest dość proste zadanie, bo po prostu 3 pierwsze znajdźki, które uda wam się złapać, wystarczą. Drugie zadanie to jest: zwróć 3 sztuki zgub z rodziny śladów, sekcja Hogwart. I to jest ta sekcja, która jest oznaczona logiem peronu 9¾. Nie to H z daszkiem, tylko 9¾. I pierwsze 3, które złapiecie, właściwie mogą wam wykonać te dwie pierwsze misje. I za to jest 10 punktów doświadczenia do tego eventu. Nie dla naszej postaci, tylko eventowego. Ostatnie zadanie to jest: zbierz na mapie 2 sztuki składników lub świstokufrów. Jeżeli regularnie otwieracie świstokufry i robicie eliksiry, nie powinno być z tym większych problemów, bo to po prostu klikacie coś, co leży na mapie. Kolejne 10 punktów doświadczenia do eventu, nie do postaci, do eventu, i dostajemy wtedy nagrodę zbiorczą, w której w skład wchodzą punkty doświadczenia 500 dla naszej postaci akurat, 20 punktów doświadczenia do eventu, nie dla naszej postaci, tylko do eventu, więc macie tutaj i to, i to. 2 zielone książki, jest super, i jakaś zielona skarpeta, wydaje mi się, że to jest, no nawet nie sprawdzałem, gdzie to będzie, kurczę. Czy to będzie na przykład gdzieś, jak sobie możemy zrobić zdjęcie i są te filtry różne. Widzę, że późniejsze nagrody tak właśnie wyglądają, ale... tutaj nie mam jakiegoś większego potwierdzenia, czy ta skarpeta naprawdę, nie widzę tego, nie wiem, w sumie nie wiem, gdzie jest ta skarpeta, nie zwróciłem na to uwagi, dziwna jest ta skarpeta. Więc po odebraniu tej skarpety i pozostałych rzeczy przechodzimy do drugiego etapu, fantastyczne wydarzenia, katastrofa Pottera 2/4. I tu ponownie mamy 3 zadania, za które są nagrody, plus nagroda zbiorcza za wykonanie wszystkich 3 zadań. Pierwszym zadaniem jest: odzyskaj 2 sztuki fragmentów zgub z sekcji Fantastyczna Hedwiga. Co oznacza, że musimy 2 razy na mapie znaleźć Hedwigę i ją złapać. I w tym momencie mamy, to nam też jest potrzebne do rejestru, więc jakby jeżeli nie złapaliście do tego momentu Hedwigi, to po prostu będziecie 2 złapania dalej. W tym momencie miałem i Hedwigę, i Harego, bo utknąłem na poprzednim, na miejsca w plecaku nie miałem na tam znajdźki do podniesienia, więc musiałem to zrobić, a że przy okazji łapałem wszystko po drodze, to mi się wbiło. Za złapanie Hedwigi 2 razy jest 300 punktów doświadczenia dla naszej postaci, więc super. A kolejnym zadaniem jest: rzuć zaklęcia świetnie 10 razy, czyli podczas spotkań ze znajdźkami musicie narysować tak, żeby tam się przesunęło to świetnie i to nam zalicza. Ja pamiętam, że wtedy utknąłem na jakiejś dziwnej walce takiej, że ten dementor katował Harego bardzo długo i to świetnie się łapało i łapało i łapało i w końcu złapałem całe świetnie, a Harry mi chyba nawet uciekł wtedy, więc interesting, ale da się. Za to jest 15 punktów doświadczenia do tego eventu i również 15 punktów doświadczenia do tego eventu jest za kolejne, ostatnie zadanie z tego setu zadań, to jest: otwórz 1 świstoklikufer. To jest świstoklikokufer, dla mnie to w głowie jest świstoklikufer, albo świstokufer powinno być, albo świstoklikokufer, a nie świstoklikufer. Pamiętajcie, to musi być świstoklikufer wychodzony podczas tego zadania. Może być zaczęty wcześniej, ale musi być skoczony podczas tego zadania. Jeżeli skończyliście w ogóle przed eventem, się nie liczy w ogóle, albo skończyliście podczas poprzedniego etapu zadania, to wam tego nie zaliczy, więc musicie wychodzić jakoś jakiś świstoklikufer, w tym momencie otworzyć go, to znaczy odebrać go właściwie, nie otworzyć, otwierać nie musicie, wystarczy, że go odbierzecie, że wam kliknie, że jest, i tada, macie to zaliczone. 15 punktów doświadczenia do eventu i zbiorcza nagroda za wykonanie wszystkich tych 3 zadań to jest 25 punktów doświadczenia do tego eventu, nie do postaci, do eventu. 2 sztuki eliksiru Esteem, jak on się nazywa, zaraz przeczytam wam dokładnie. Silny eliksir Extimulo, i to jest ta najsilniejsza wersja z tego, co ja widzę, plus 3
trzy sztuki zielonej książki do rozwijania naszej postaci. Najlepsza nagroda, jaka tutaj jest. Ha! I przechodzimy do trzeciego etapu, przedostatniego etapu, w którym będą nagrody potrzebne nam już do rejestru, więc to jest etap ten i następny, który chcecie zrobić, żeby móc wykonać cały event, ale tak czy siak chcecie zrobić wszystkie, więc hurdurdurdur. No więc po kolei. Co mamy? Fantastyczne wydarzenia. Katastrofa Pottera 3x4. Zwróć 3 sztuki zgub z poziomu wysoki. I ja, jak zobaczyłem to zadanie, za które jest 500 punktów doświadczenia dla postaci, myślałem, że będę musiał szukać tych zadań, nad którymi jest ten żółty promień do góry, to nie jest prawda, wystarczy, że jakakolwiek znajdźka jest trudniejsza. Tam macie ten zegar na początku, pokazuje, że poziom wyzwania jest wysoki i jest takie, aha, okej, zalicza to, faktycznie zaliczyło mi. Miałem 2x3 w momencie, kiedy się kapnąłem, że to działa, a szukałem tych z promieniem żółtym na górze i nie mogłem nic znaleźć, troszkę sfrustrowany szedłem, a tu patrzę, mam 2x3, jak mam 2x3? A, bo tam może jest wyższy poziom trudności na zwykłych znajdźkach. Biorę kolejną, patrzę, faktycznie jest wyższy. Zaliczyło mi bez problemu, więc to nie jest problematyczne. Wygląda groźnie na ekranie, aczkolwiek do wykonania jest bardzo proste, bo na moim poziomie, na moim levelu postaci większość znajdziek, na które trafiam, jest właśnie w okolicach poziomu wysokiego, więc hurdurdurdurdur. Kolejna rzecz to jest odzyskaj 2 sztuki fragmentów zgub z sekcji Fantastyczny Harry, kapitan drużyny Quidditcha, co oznacza, że podobnie jak z sobą w poprzednim zadaniu, tutaj te eventowe, fioletowe znajdźki, które są na mapie, klikacie, jeżeli jest tam Harry zmagający się z Dementorem, to jest to, co chcecie wykonać, możecie nawet tam potkę zarzucić, żeby szybciej go złapać i tada! Jest 2, macie wykonane zadanie, za to również jest 500 punktów doświadczenia do waszej postaci. Ostatnim elementem jest zwróć 3 sztuki zgub z rodziny śladów legendy Hogwartu. I to jest właśnie to H z tym daszkiem, ten, który mi się bardzo podoba, z miniatury. I jak to zrobicie, dostaniecie 15 punktów doświadczenia do tego eventu. Nie do postaci, do eventu. I za wykonanie tego dostajecie 25 punktów doświadczenia do eventu, 3 zielone książki do rozwijania waszej postaci. Kolejna rzecz to jest niepasujące do siebie skarpetki, te od z Gretka i to jest no przedostatnia rzecz, której pewnie wam będzie w tym momencie brakowało do pełnego rejestru. I ostatnia rzecz, wydaje mi się, że to jest jakiś filtr czy coś do no nie wiem, nie korzystam z tego, więc nie mam pojęcia, co to jest, jest takie. No i przechodzimy teraz do ostatniego etapu zadania specjalnego, fantastyczne wydarzenie, katastrofa Pottera 4x4, również są 3 zadania, za które są poszczególne nagrody, a później zbiorczo jest za wszystko. Więc pierwszym zadaniem dla was jest otwórz 4 sztuki świstokliko kufrów. I to jest najbardziej problematyczne zadanie ze wszystkich, które były, musicie mieć, no załóżmy tam 3 srebrne klucze i złotym kluczem. Ja zrobiłem tak, że odpaliłem zaraz przed skończeniem poprzedniego eventu, żeby mniej czasu marnować na chodzenie. 2 srebrne klucze, 1 złoty był w ruchu i się skończył robić. Zaraz po odpaleniu, miałem szczęście, zaraz po odpaleniu tego etapu eventu, więc miałem 1 złoty i użyłem ten złoty klucz na kolejnym świstoklikówsze, który był z gatunku tych małych, więc miałem zużyte tylko 2 srebrne klucze, mogłem zaoszczędzić na srebrnych kluczach, które zapewne przydadzą się do następnych część eventu. Tutaj mógłbym wkleić, jeżeli nie zapomnę, że udało mi się też ze znajdźki normalnie ten klucz znaleźć, co się nieczęsto zdarza. Więc 4 świstokliki kufry to jest największy problem, bo albo będziecie bardzo dużo chodzili, jak nie macie kluczy, bo to trzeba wychodzić na złotym kluczu 4 znajdźki, no to jednak jest ganiania. Albo mieć kilka odłożonych srebrnych kluczy i tutaj hurtem po prostu wychodzić kilka świstokliki kufrów naraz, więc takie są taktyki. Kolejna rzecz to jest uważ 7 eliksirów. Z tym nie ma większych problemów, po prostu musicie troszkę surowców tam zagospodarować, żeby móc to zrobić i hurtem puścić 4, one się tam jeden na drugim, za czwartym zrobią, puścić kolejne 3 i będziecie mieli to zrobione. To jest tylko czasochłonne, więc pamiętajcie rysować te znaki dla skracania czasu i dacie radę. O ile za świstokliko kufry było 750 expa dla postaci, o tyle za 7 eliksirów jest 10 punktów doświadczenia dla tego eventu. Ostatnim zadaniem z czwartego setu zadań, ostatniego setu zadań jest ukończ następującą liczbę czarodziejskich wyzwań 3, czyli idziecie do fortecy, klepiecie ją 3 razy, nawet na najniższym poziomie trudności. Możecie w tym momencie też łapać te... Co to były? Kufry tam były?
Czy tam były te swetry? Swetry chyba były. Możecie tam te swetry łapać Harego, bo jak będziecie używali tych filetowych kamyczków eventowych. Najprawdopodobniej w poprzednim evencie miałem buga, bo leciało mi z innych rzeczy, a tu mi nie leciało z innych rzeczy, tylko z tych eventowych kamyczków. Więc to możecie połączyć ze sobą, żeby nie marnować surowców. Jak robicie na szybko, to planujecie sobie co kiedy, w którym momencie zrobicie, więc jak sobie to zaplanujecie, wyskoczycie na jakiś wyższy poziom trudności, to za to trzymachniecie i 15 punktów doświadczenia dla tego eventu, nie dla postaci, dla eventu. I za to dostaniecie ostatnie brakujące nagrody, to jest 5 tych zielonych ksiąg do rozwijania postaci, świetna sprawa, bardzo się cieszę. Kostium z turnieju trójmagicznego, ostatnia brakująca rzecz najprawdopodobniej w rejestrze, 50 złotych tych galeonów, czy jak to tam nazwać, i filtr, to jest na pewno filtr, te włosy Harego, czy jak to tam nazwać, które do aparatu się tam dołączają i możemy tego używać in-game, robiąc sobie fotki. Teraz kilka takich drobnych spostrzeżeń. Jedna z rzeczy jest taka, że ja odnoszę wrażenie, że te kufry, które wypadają ze świstokliku kufrów, są połączone z tym, jakiej jakości otwieracie świstoklik kufer. Tak to się ten? Czyli jak macie ten 2-kilometrowy, ja mam wrażenie, że jest około 20% szansy, że wypadnie. Czyli jeżeli jest 5 km, to jest pół na pół, 7 km no to jest ten, 10-kilometrowy to jest 100% szansy, że wypadnie, bo z 2-kilometrowego dwa razy mi nie wypadło, z 5-kilometrowego raz mi nie wypadło, raz mi wypadło. No i tam miałem 10 i ten, więc miałem połapane. Więc nie wiem, to jest mój strzał w ciemno, nie cytujcie mnie, ale ja mam wrażenie, że w ten sposób jest to zorganizowane, więc Coś jeszcze z takich spostrzeżeń miałem? Nie, chyba nie. Wydaje mi się też, że jest większa szansa, że polecą wam te swetry, jeżeli robicie wyższy poziom trudności w fortecach, co większego znaczenia akurat nie ma, bo tych kamyczków raz jest sporo, na tam poziomie pierwszym, drugim, trzecim możecie to kliknąć parę razy i na szybko zrobić i wam w końcu wypadnie, więc to nie jest jakoś mega czasochłonne. Więc na chwilę obecną event wygląda tak, że jak się sprężycie, to ze 2 dni jesteście w stanie to zrobić, a że jest troszkę więcej czasu niż 2 dni, więcej czasu niż 2 dni, czy kończy nam się czas, a ja nie ten, do 23, nie, to jest 22, 23, kurka, w ostatniej chwili to wziąłem, nagrałem, znaczy wszystko było przygotowane wcześniej, nie miałem czasu siąść i nagrać praktycznie, więc jeżeli oglądacie ten odcinek dzisiaj i macie tam zaczęte, to w tym momencie wiecie, co poodkładać i jesteście w stanie do jutra, do godziny, tam pewnie wieczornej będzie jakieś, do 20. Wygląda na to, że do 20 będziecie w stanie to machnąć. No to niech tam magia, moc i nie wiadomo co jeszcze będzie z wami. Do zobaczenia w następnym odcinku i hej! Jedziemy! Będę bił pop filtr od mikrofonu na nagraniach. No pięknie, wizuja kapatola.